Pieszyce od lat współpracują z czeskimi partnerami, realizując różnego rodzaju projekty. Do tej pory dotyczyły one wędrowania bez granic po północno-wschodnich Czechach i Dolnym Śląsku, a także platformy turystycznej. I tym razem rozpoczynają się kolejne realizacje. Projekt się nazywa Polsko-Czeskie Dni Kultury i Sportu. Zaczyna się od kwietnia tego roku, kończy się w przyszłym roku. Jest bardzo intensywny, nasycony różnymi działaniami. Zaczyna się w kwietniu, zakładamy tak różnorakie działania i mówimy o tym, że bardzo chcemy poznać wzajemnie własną kulturę. To jest dla nas bardzo ważne. Jesteśmy sąsiadami, mieszkamy tuż obok, nie zawsze dużo wiemy o sobie. I w tym projekcie jest poznawczo, zatem drodzy Państwo, mamy festiwal filmowy, który robią Czesi u siebie. My jedziemy, cały autobus w ramach projektu jest finansowany. Odbiorców polskich, dzieci przede wszystkim, które pojadą zobaczyć czeskie kino, czeskich odbiorców i tam na miejscu posmakować film. W ramach projektu Po granicy czeskiej zostaną zorganizowane Dni Kultury Polskiej w obu miastach partnerskich. Dodatkowo w planach jest również stworzenie Dnia Strażaka. Realizując ten sam projekt, Czesi wydadzą książkę kulinarną. O wszystkich imprezach zorganizowanych w ramach projektu mieszkańcy mogą się dowiedzieć z fanpage'a. My ogłaszamy, dlatego zapraszamy na stronach, gdzie mówimy, gdzie są jakie wydarzenia. Podobnie zresztą jest i u naszych partnerów. Mało tego, w ramach jednego z projektu mamy przygotowaną specjalną stronę polsko-czeską, gdzie są wypisywane wszystkie zdarzenia przyszłe, jak i dokumentowane te, które się wydarzyły. Można zobaczyć, co się wydarzyło, można zobaczyć, co się dzieje. Kultura i sport to dwa główne czynniki, które mają się rozwijać dzięki projektowi i każdy, Polak, a także Czech, może wziąć udział w zorganizowanych wydarzeniach.